przed wami Andrzej Sosnowski. Dobrze, i dajcie jeszcze brawa Rafałowi Szumowskiemu, który to prowadzi dla was. Bardzo miły człowiek. Ale jak zapowiedział pięknego mężczyznę, to chyba nie spodziewaliście się tego, nie? O co mu odjebało w ogóle? Piękny jako mężczyzna, jako kobieta w chuj brzydki, nie? Ale jako mężczyzna jest przepiękny. Nigdy nie słyszałem takiej zapowiedzi, ale bardzo fajnie to jest. Fajnie też, że jesteśmy w jakimś burdelu, bo po prostu wszyscy jesteśmy... Tak jakby wszyscy teraz patrzyli na mnie i będę musiał się rozbierać. Coś, czerwone twarze się na mnie gapią. Nie wiem, co się tutaj odpierdala. Czerwone mordy, tylko siema. Fajnie, fajnie jest tutaj u was w Radomiu. Chciałem na samym początku tutaj się spytać ludzi, tak z przodu, sami kolesie, no to chyba nie jesteście razem. Nie wiem, może. Ale chciałem się spytać po prostu jakieś pary, na przykład państwo tutaj, czy... No trudny mam wybór, no proszę panią. O, tutaj jest jakaś para w drugim rzędzie. Jesteście ze sobą już jakiś czas? Znamy się? No nie wiem, czy wy się znacie, to ty się spytaj, czy... Znaczy, znacie się? Znacie się chyba, siedzicie obok siebie, trzymacie się praktycznie za ręce, więc dziwnie by było, jakbyście się nie znali, nie? Tak. Ale jak długo jesteście ze sobą? Całą godzinę. Dwa. Dobrze, że się jej spytałeś, bo to jest bardzo ważne. Ja jestem z moją Martą 4 lata. W ogóle mi się nie duży. Najlepsze 2 miesiące mojego życia. I się oświadczyłem. Oświadczyłem się, uwaga. Tak, przed świętami. Powiedziała nie, więc dziękuję bardzo. Tak, moja Marcia jest normalną osobą, ma normalną pracę, pracuje w gazecie, jest dziennikarką, ja zajmuję się tym gram w gry komputerowe bardzo dużo, za dużo. Ty grasz w gry komputerowe? Jak masz na imię? Igor, dobra. Igor, sorry, nie, to wspaniałe imię. Masz bardzo mocny charakter na pewno przez to imię. Igorze, czy nie grasz w gry komputerowe, masz partnerkę? Ja jestem uzależniony, więc sobie siedzę na 4 nad ranem często i ona się wkurwia, bo zaczyna pracę o 6, musi wstać, nie? No i się wkurwia na mnie, ja mam swoją kanciapę, w której sobie siedzę, po prostu napierdalam w te gry, aż już nie wiem, nie jem, nie piję, tylko gram w tą grę komputerową i uwielbiam, jak ona się na mnie wkurwia. Uwielbiam. Jestem już na tym stadium rozwoju mojego związku, że uwielbiam, jak się na mnie wkurwia moja partnerka. Bo ona robi to w ten sposób, że ja sobie siedzę w tym pokoju, ona się pojawia w drzwiach nagle i robi tak. I spierdala. To jest piękne. To jest niesamowite. Ja się wychowałem na Cartoon Network. Nie wiem, czy pamiętacie, w Cartoon Network był taki, Symer i Sam się nazywał, cowboy z długą brodą, który się tak wkurwiał, że czasami zamieniał się w rakietę i wypierdalał w kosmos. I mi się tak marzy, że ona po prostu pewnego dnia tak się wkurwi na mnie i wyleci przez okno. I ja będę sobie grał w mojego Fallouta. Dziękuję, ktoś zajebiście lubi gry komputerowe tutaj. Ale wiadomo, kto płaci za mieszkanie, więc muszę uważać z tym, nie? Muszę uważać. Słuchajcie, ja sobie jeżdżę trochę z Piotrkiem po kraju. Bardzo fajnie jest, bo ja się uczę trochę naszego kraju i bardzo mi się... Słucham? Geografii. Geografii, dokładnie. Dziękuję. Pani jest nauczycielką? Czy tak naturalnie pani... To jest, nazywa się geografia. Pani się dowie podczas mojego występu jeszcze kilka razy, że jestem trochę debilem, więc spokojnie, spokojnie. Rozwiniemy się. Tak, poznaję różne miasta i zawsze lubię sobie sprawdzić na TripAdvisorze, co można robić w jakimś mieście. No, skąd bierze się nazwa? Na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że Radom się bierze od Radomisława jakiegoś. No, po prostu od imienia, nie? Czyli trochę nudno, no, przyznać trzeba. I na przykład byliśmy w Kaliszu i odkryłem, że nazwa miasta Kalisz bierze się od słowa kału. No i miałem tam gówniany występ, więc ich wina, wiecie, o co chodzi. Ale to jest interesujące po prostu, skąd się biorą nazwy. I co można robić w jakimś mieście na TripAdvisorze, atrakcje jakieś. Sobie sprawdzam, na przykład właśnie sobie sprawdziliśmy, ostatnio jedziemy przez miasto i sprawdziłem, co można robić w tym mieście. Na samej górze była stacja kolejowa. Czyli przejazdem już wszystko widziałeś. Nie trzeba nawet wychodzić z
z pociągu na fajkę już wszystko widać. Byliśmy we Wrocławiu, myślałem, że Wrocław jest takim zajebiście rozwiniętym miastem i sobie wchodzę, pierwsza atrakcja we Wrocławiu, wyjście na Starówkę. Spoko. Druga atrakcja, dzienna wycieczka do Krakowa. Kurwa, mogliby się bardziej postarać, nie? No co się dzieje? Tak jakbyś ty, Igor, mi powiedział, Andrzej, wpadaj do mnie, co robimy? Idziemy do sąsiadów, bo u mnie, kurwa, nic się nie dzieje, nie? Jest nuda. Z 300 kilometrów dalej będzie coś ciekawego. Wy, co tutaj u was się w Radomiu dzieje ciekawego? Wiecie, jakie macie atrakcje? Lotnisko? Żeby spierdalać stąd? Co się u was dzieje? Wylatują ludzie. To się dzieje. Muzeum Wsi Radomskiej. Jump World. Można sobie poskakać. Ulica Żeromskiego. I na tym koniec, no. Ale spoko, spoko. Są fajne eventy, dużo się dzieje. Spoko. Ja muszę wam się przyznać, że... Trzeba od czasu do czasu stand-up ciekawy, tak? Pan chodzi regularnie? Nie. No to pan zacznie. Po dzisiaj pan zacznie. Ja chciałem wam się przyznać, że ja wiem, jak wyglądam. Ten wygląd to jest wybór. Dużo ludzi mi mówi, że ten wybór to błąd. Rozumiem, ale mógłbym się ogolić, ale tak po prostu wybrałem, tak wyglądam. I wyglądam w ten sposób, Igor, że na przykład ludzie do mnie podchodzą na ulicy i coś mówią, nie? Idę sobie przez miasto i koleś do mnie podchodzi i z wejścia mówi, gdzie jest zioło? No ja mówię, no dobra, okej, Zbyszek, ty jesteś moim dealerem, ty powinieneś wiedzieć, gdzie jest moje zioło, ja już zapomniałem, nie? Albo ludzie coś krzyczą z drugiej strony ulicy. To jest pojebane, żeby w dzisiejszych czasach coś krzyczeć na kogoś, tak oceniać z wejścia. Idę sobie przez Warszawę i ktoś patrzy na mnie i krzyczy, e! Co się stało ze Scooby-Doo? Tak. Ja mam wtedy takie... Trzeba sobie jakoś dawać radę z tymi ludźmi, nie? Albo na przykład idę sobie i koleś krzyczy, e! Gdzie jest Obelix? Ja wtedy, Igor, mówię, tu jest Obelix. Nie? Serio, że dzisiaj popatrzyłem centralnie w oczy, ale chodzi mi po prostu o to, żeby... Że mój Obelix, jak był mały, to wpadł do wielu kociołków i urósł. Ze swoim menhirem. Trochę trzeba się pobawić z tymi ludźmi, no bo to jest wkurwiające, tak dzień w dzień coś krzyczą, coś mówią. Ja przez jakiś czas mieszkałem w Anglii i w Anglii wszyscy myśleli, że jestem Francuzem. W Polsce, że bezdomny, to mam na porządku dziennym, nie? Tam wszyscy myśleli, że jestem Francuzem i mówili do mnie z wejścia po francusku. Ja, pani nauczycielka coś po francusku mówi? Ma pani taką koszulkę Francuza właściwie, taką w paski. Nie, nic, ja wiem, że tam jest coś, że pani może mnie teraz szkolić tutaj. Jak to kinki zabrzmiało w ogóle. Niech mnie pani szkoli. Przepraszam, pani jest mężem. Po prostu te czerwone światła tak na mnie działają, wie pani co. Bo wiem, że tam jest coś, się mówi po francusku, że me comprends pas, je suis, je vois, i na końcu się mówi... Przepraszam, jak ja mówiłem po francusku, pan coś mówił o dupie? Co? To jest bardzo interesujące. Co pan powiedział? Trę dupą o tatuaż. Że trę dupą o tatuaż jakiś? No to tak, no to ma jakiś sens. Ja w ogóle nie rozumiem francuskiego. No i ludzie do mnie po francusku mówili tam w Anglii i się wkurwiałem i zacząłem im odpowiadać po prostu w ten sposób. Zacząłem im odpowiadać tak. Sorry. I do not speak French. I się wtedy jebało w głowie, no co, Francuz mi mówi, że po francusku nie mówi? Co się dzieje? Wtedy podchodzili do mnie jeszcze raz i mówili, so what is your name? A ja wtedy odpowiadałem, André. I teraz sobie, kurwa, to ogarnij, Francuzie, nie? Jestem André i nie mówię po francusku. Tak, ale to jest wkurwiające, żeby tak... Ja nie oceniam ludzi tak z wejścia, nie wiem. Nigdy bym nie popatrzył na Azjatę i się spytał, jak się robi chińskie pierożki. To jest po prostu nie na miejscu, w dzisiejszych czasach zwłaszcza.
są, mam na przykład kumpli, którzy są czarnoskórzy, są Polakami. I to jest wszystko, już się wymieszało tak, że już jesteśmy za daleko w tym, nie? Mnie to wkurzało. Ja urodziłem się w Kielcach. O kurwa. Kolega z drugiego rzędu. Czy my mamy kosę? Kielce z wami? Trochę, nie? No właśnie, bo ja tego nie strzałem, ja nie czaję jakiś kos między miastami. Wyjechałem, jak miałem 18 lat, więc też mnie ominęło dużo. No i urodziłem się w latach 80., dorastałem w 90. I pamiętam, że czasem z Radomia przyjeżdżały na przykład na mecze Korony ludzie, nie? No, ale to było pojebane w ogóle, ludzie byli w jakiejś klatce. To było dla mnie, ja nie rozumiem tego, jak można ludzi w klatkach jakichś trzymać. I wziąłem, to jest w ogóle, miałem tego nie mówić, ale czy coś powiem kolego, że wziąłem swoją dziewczynę wtedy, Kolumbijkę na mecz. Korony, pojebało mnie, nie? Ona jest taka mniejsza, trochę taka właśnie mulatka, ciemniejsza karnacja, bardzo ładna dziewczyna i poszliśmy sobie na ten mecz. I kilku takich wielkich kolesi z Korony, z tymi szalikami stoi tam, kolesie z Radomia w tej klatce są tam w rogu i wszyscy tam się rzucają, jakoś wkurwiają. A ona, ja trochę ją uczyłem polskiego i chciała zabłysnąć i krzyknęła: zamknijcie dupy, kurwa! I tych czterech kolesi się odwróciło, popatrzyło na nią, a ja: bierzcie ją. Bierzcie ją, ja spierdalam. No naprawdę, w Kielcach było strasznie, w latach 90. zwłaszcza. Można było dostać w ryj za nic, za to, że się na kogoś popatrzyłeś, tu się kurwa patrzysz. I pod koniec lat 90. pojawił się Ali G. Pamiętacie Ali'ego G? Pozytywny typ, Ali G in the house. Buja kasza, jungle is massive. I tak robił, nie? Nie wiem, czy w Radomiu też. W Kielcach to odebraliśmy w chuj negatywnie. To było wrzucanie fryt. Nie? Czyli wam nawrzucałem teraz bardzo, przepraszam. Ale ja tego nie strzaiłem. Jak miałem 12 lat, wracam sobie do domu, biegnę sobie po jednym piwku. Dziękuję, tato. Biegnę sobie do domu, jakiś typ zaszedł mi drogę. Ja chciałem być tak miły na luzie, więc odwróciłem się i zrobiłem: haha, błąd. Od razu gonił mnie pięciu kolesi. I wtedy jeszcze byłem bardzo religijnym Andrzejkiem. I myślałem, że pod katedrą Bóg mnie uratuje. Kurwa. Głupi byłem, widzi pani? Głupi byłem już wtedy. Pobiegłem po tą katedrę. Okazuje się, że Bóg często nie patrzy. Zaczęli mnie tam pizgać. Policja przejechała, pomachali mi. Bardzo kieleckie klimaty. Oni mnie tam pizgają, ale jak byłem bardzo mały, 7 lat miałem, chodziłem na karate, więc jakieś tam odruchy miałem takie, żeby się bronić. Takie hacza, takie karaty. Bardzo szybki byłem. Widać, nie? Bo już jestem starszy, ale wtedy miałem 12 lat, uwaga. I koleś mnie próbował kopnąć, ja go uderzyłem w piszczel, ten się przewrócił i wszyscy się z niego leją. Ja jestem nagle spoko, przed chwilą chcieli mi wpierdolić. Bardzo dziwna sytuacja. Ja się poczułem lepiej trochę, podszedł do mnie taki pan Grzegorz, dowodzący tej brygady. Podchodzi do mnie ten pan Grzegorz i mówi: co masz przy sobie, młody? Ja powiedziałem: mam dyszkę i stary telefon. On powiedział: za dyszkę i stary telefon nie chcemy siedzieć, więc dzisiaj przeżyjesz. Ja mówię: dziękuję, panie Grzegorzu. Zgadzam się na taki układ. Oddaję im to, oni to biorą. Ja mówię: chłopaki, ja biegłem do domu, ja się spóźnię i mama będzie się martwić. I jeden z nich się odwraca i mówi: ty chcesz zadzwonić ode mnie, że się spóźnisz? Ja już rozumiecie ten tok myślenia ich, bo to... Ja rozumiem, że to jest złodziej z zasadami, że ma dobre serce, ale mógłby mi oddać telefon, nie? Więc dał mi ten telefon, ja go wziąłem i spierdoliłem. Tak się skończyła ta historia, ale ja czasami spotykam dziwnych ludzi na ulicy, którzy właśnie niby są tacy ten, ale są jednocześnie mili, nie? Bo miałem na przykład kumpla, który poszedł sobie na Pragę, późną nocą, nie mówił w ogóle po polsku, idzie sobie przez Pragę tam w Warszawie, podszedł do niego typ i mówi: kierowniku, która godzina? Taki wielki typ, nie? I mój kumpel się zesrał i wyjmuje kasę, a tamten mówi: nie, która jest godzina? A ten: o kurwa, chce mi zajebać zegarek. Zdejmuje zegarek i tamten koleś strzelił, o co chodzi, wpierdolił mojemu koledze i nic nie zabrał. Znowu człowiek z zasadami. To jest w pewnym sensie piękne, nie? Dokładnie, no. No i mój kumpel też nie wiedział, o co chodzi w ogóle, nie?
Ale powiem wam, że tak, ten Ali G się pojawił, ja tam chciałem uciekać z Kielc, bo było, no nudno trochę było w Kielcach, więc pomyślałem, że będę wielkim reżyserem filmowym. No i jestem tutaj, więc coś mi nie wyszło po drodze. Ale poleciałem do Anglii i tam pierwszą pracę, jaką miałem w Anglii, to... Kto? Nie na zmywaku, sprzątałem kible. Bardzo fajnie było w korpo w ogóle, nie polecam sprzątania kibli w korpo. Wszyscy się bardzo stresują. Beznadziejna praca, naprawdę było strasznie. Ostatnio w ogóle, a propos korpo, ostatnio idę sobie przez miasto i widzę, jest ruchome schody są. I było coś bardzo smutnego i śmiesznego jednocześnie. Koleś się wyjebał na schodach ruchomych, które cały czas szły w górę. Rozumiecie? On był cały czas w jednym miejscu i spadał i się obracał, wjeżdżał w górę i mi się to skojarzyło z korpo właśnie. No ale tam pojechałem do tej Anglii. Trzecią pracę, jaką miałem, bo druga była na zbywaku. Trzecia praca, pracowałem w kinie i pracowałem przy projektorach, wkręcałem filmy do projektorów. Się strasznie tym podjarałem, bo zawsze chciałem być filmowcem, więc kurwa, zajebista praca. Miałem 18 lat, wkręcam prawdziwe filmy do projektorów. Super, mega, tak się tym podjarałem, że wkręciłem film nie w tą stronę, co trzeba do projektora i spierdoliłem projektor razem z filmem. Tego samego wieczora sprzątałem kible znowu. Taki roller coaster karierowy, beznadziejny. Ruchome schody, tak, już jestem na dole. I znowu do góry, bo teraz zadzwonili do mnie ze Stanów Zjednoczonych, bo kręciłem sobie takie filmiki na YouTube'a z kumplem. Dzwonił do mnie koleś ze Stanów i mówi: panie Andrzeju, obejrzeliśmy pana filmy, doszliśmy do wniosku, że są bardzo awangardowe. A kurwa, co to jest awangarda? Nie mam pojęcia. Igor, byłeś na czymś awangardowym? Nauczycielka powie. Czy wy się znacie? Nie? Tak ją po prostu podpierdalasz tutaj? Znaczy, ona mi wytłumaczy, co to jest awangarda dokładnie, co to znaczy to słowo, nie? Ale pani pewnie nie była. Była pani na czymś awangardowym? Oprócz tego przedstawienia teraz, nie wiem. Nie? Bo jakby pani poszła do muzeum awangardowego, to wygląda to tak, że na przykład zrobił ktoś coś z gliny, coś, piękną statuetkę z gliny, piękna jest. I w połowie się zjebała. Nie wyszło. Po prostu stopiło się, chujowo to wygląda. Ale i tak dałem to do tej galerii i obok tego jest złota plakietka z napisem Życie. No i sobie tak chodzą ludzie, dokładnie, i tak sobie myślą, no tak, czasem w życiu nie wychodzi. Czasem coś się w życiu zjebie. Jakie to jest głębokie. Ale to jest takie na siłę, no. Prawdziwe przedstawienie awangardowe wygląda dosłownie tak. Uwaga. I tak przez kurwa 4 godziny. Dziękuję. 4 godziny czegoś takiego, tego nie da się oglądać. To jest... Jedno z przedstawień tego kolesia trwało 8 godzin. Naprawdę, 8 godzin. To jest pojebane. Jest jeden filmik, który polecam, jest na YouTubie, gdzie kilku kolesi wbiega sobie na scenę nagich i mają pręty przyczepione do penisów. Napierdalają w poprzeczkę przez pół godziny. To jest w sumie interesujące. Można na czymś oko zawiesić, wie pani, o co chodzi. No jest przynajmniej w miarę interesujące, coś tam się dzieje. Ale żeby ktoś chodził po prostu i wydawał dziwne dźwięki, to jest pojebane. Ja mówię, proszę pana, ja się w ogóle nie znam na jakiejś awangardzie, o czym pan tutaj mówi. Jestem chłopakiem z Kielc, z Białogonu, ja się w ogóle na tym nie znam. On mówi, zapłacimy za zakwaterowanie, wyżywienie i przelot. Ja... Właśnie rozmawiał pan z awangardowym Andrzejem? Zawsze chciałem być reżyserem awangardowym, tak, lecę. I nie wiedziałem, w co się pakuje, bo zasypiałem przy pracy tam... Zasypiałem, po prostu miałem położyć tą kamerę, postawić kamerę i zasypiałem. I sobie tak zasypiam, przysnąłem i nagle
pojawił się obok mnie koleś, który wyglądał jak ten muzyk Prince. Taki mały był. Pojawił się, patrzy na mnie i mówi: cześć, jestem Carlos. Chcesz może brownie? No i widzę, że niektórzy strzelili, o jakie brownie jemu chodziło. Ja nie strzeliłem. Ja w ogóle nie wiedziałem, bo ja mnie obudził, dopiero ja w pracy jestem. No kto by mi dawał jakieś narkotyki? No dawaj tą czekoladę, będzie zajebiście. Obudzę się. Wziąłem to brownie i to tak trwa może z 45 minut, żeby przetrawić. Jak mnie pierdolnęło. Dziwne to było, bo ja się czułem, jakbym się trochę rozpływał. Na pewno w ubraniu się źle czułem. Patrzę przez tą kamerę i mi się wydaje, że mi się zjebała kamera. Że po prostu coś jest nie tak. Nie dość, że się czuję źle, to kamera się nawala. Patrzę na zewnątrz, wszystko tak samo jest. Co jest? Szukam tego Carlosa, szukam go, znajduję w końcu, bo był w takim kubraczku zajebistym. Podchodzę do niego i mówię: Carlos, coś ty mi dał, ja się tutaj rozpływam. To jest pojebane, co się dzieje? Jakbyście byli w pracy przy czymś takim, to nie polecam. To jest pojebana schiza. I mówię mu: Carlos, uratuj mnie. On mówi: mam zajebisty pomysł. Ja mówię: już miałeś jeden, uważaj. On mówi: słuchaj, jedziemy na plażę, dzieci kwiatów, lata 70, wszyscy rozbierzemy się do naga, będzie zajebiście. Ja mówię: nawet z tym do naga będzie zajebiście. Jakoś w mojej głowie to teraz jest wspaniały pomysł. Jedziemy, dojechaliśmy, wszyscy byliśmy nago, dziewczyny, chłopaki. I tam byli naprawdę hipisi, czyli jakieś dziewczyny chciały mi wróżyć z kamyczków. Ja myślałem: no, będzie śmiesznie. Podchodzę, biorą te kamyczki, taka Olga była i bierze te kamyczki i mówi: wróżę ci, Andrzej, że dzisiaj wieczorem poruchamy. Wiecie, takie chamskie wróżby były po prostu. Ja się w tym podjarałem, no miałem niecałe 20 lat, więc fajna wróżba, Olga, dziękuję bardzo. Sobie tak stoję tutaj na golasa, na tej plaży i dziewczyny nagle rzucają hasło, że teraz będziemy uprawiać wrestling w wodzie. Polecam wam tutaj para. Chłopaki też, jak chcecie. Wchodzicie sobie do wody, wchodzicie sobie na barki, nie tam jakieś barki, co przepływają, tylko na barki normalne. Wchodzicie sobie na barki w wodzie i się tam tarzacie. Zajebista zabawa. I dziewczyny są w jednej drużynie i mówią: Andrzej, ty będziesz z Carlosem. I teraz tak, Carlos był małym człowiekiem, ale nie do końca małym był człowiekiem. No ja popełniam następny błąd w moim życiu i mówię... Znaczy tak, bo nie mogę na nim siąść, bo go złamię. Więc mówię: Carlos, wskakuj. Szczerze, byłem pod wrażeniem. Szacunek. Chciałem mu żółwika sprzedać. Najdziwniejsze było to, że podczas przypływu ja byłem pod wodą. A Carlos... I mój upalony umysł mówił mi wtedy: Andrzej, ty jesteś pod wodą. Przecież to jest taka rurka do oddychania przecież. Spróbuj, no. Co ci szkodzi? Jesteś pod wodą, nikt nie widzi. Jakby się pani nauczycielka zastanawiała, to nie da się w ten sposób. Już jest pani nauczycielka, już jest. Nie da się w ten sposób, ja to wziąłem na siebie, sprawdziłem, nie da się. Wyluzowałem się od tamtego czasu. A jak ma pani na imię? No to... Pani nauczycielka. Pani nauczycielko, naprawdę, ja doceniam piękno tego świata. No to był po prostu piękny penis. Ja wiem, że niektóre kobiety między sobą mówią: to był piękny penis. Ja to rozumiem. Mój w chuj brzydki. Jego był przepiękny. No to było jak na przykład jedziecie sobie w podróż jakąś długą i są takie poduszeczki nadmuchiwane tutaj, żeby przysnąć. Można było sobie obwinąć to po prostu tak i się trochę zdrzemnąć, nie?
Satynowy boa taki. Tak bym to nazwał po prostu, no. Ktoś cię tam krztusił, uwaga. Słuchajcie, ja doceniłem naprawdę piękno tego świata po tym, bo no, nie spodziewałem się, że docenię pięknego penisa, a są różne piękne inne rzeczy na tym świecie. Na przykład moim zdaniem nasz polski język jest przepięknym językiem. Naprawdę, ja doszedłem do wniosku, że dźwięki, które wydajemy, to jest przepiękny język i on jest ciekawie złożony też. Na przykład pokażę to wam moim prywatnym Carlosem tutaj, którego mam przy sobie. Spokojnie. Nie oddychać, tak? Nie otwierać ust. Nie jest... zanim w ogóle zagram na nim, to mam kumpla Ukraińca, który był chory przez jakiś czas i wszyscy moi polscy znajomi mu mówili cały czas: słuchaj, życzę ci, żebyś wracał do siebie. I nie mam kumpla już, nie? Więc mamy interesujący język, bardzo interesujący złożony. Chciałem to zademonstrować tym, bo w centrum miasta podszedł do mnie koleś o trzeciej w nocy. O trzeciej w nocy podchodzi do mnie facet i mówi: panie Andrzeju, niech pan zagra tak, jak pan grał w środku, brzmiało to przepięknie. Ja mówię: z całą przyjemnością, proszę pana, powiem nie. Bo nawet znak ciszy nocnej, standardowy, ma trąbkę przekreśloną na sobie, więc chyba nie powinienem. On mi odpowiedział: graj chuju. Więc jak tak to sformułował, musiałem zagrać i zabrzmiało to mniej więcej tak. Nagle otworzyło się... Nagle otworzyło się okno nad moją głową i słyszałem: spierdalaj pas tą trąbką! Się wspaniale poczułem. Bo my mamy jedyny język na kuli ziemskiej, w którym można powiedzieć: spierdalaj pan z tą trąbką. Nie ma innego języka na kuli ziemskiej, w którym można kogoś obrazić i być miłym dla tej osoby jednocześnie. To jest piękne. To dużo o nas mówi. W ogóle nie ma czegoś takiego, że ktoś idzie przez Londyn, wchodzi na kogoś i mówi: get the fuck out of my way, madam. Przecież by go zamknęli. U nas na porządku dziennym wchodzimy do autobusów: no wsiada pani kurwa czy nie? Pani kurwa? Mam teraz jakiś tytuł? Co się dzieje? Nie wiem, czy zauważyliście, nawet na Facebooku ludzie piszą: pierdolę ciebie i twoją matkę, ciebie twoją z dużej litery, no bo... Nie wiem, może nie żyją, ale jednocześnie jestem konsekwentny. Dobra, to tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo, jestem Andrzej Sosnowski. Brawo, Andrzej Sosnowski! Pan z tą trąbką!